Jak co roku, pani pedagog Anna Kowalska prowadzi z naszymi pierwszoklasistami warsztaty integracyjne. Można sobie przypomnieć tutaj zasady dobrego zachowania, poznać lepiej klasę oraz oczywiście wychowawcę w rundzie 100 pytań do. A oto kilka ujęć z zajęć klasy pierwszej C. Nie, poczekajcie. Popatrzcie, wypisałam wam 5 różnych cech, które dobrze by było. 5. Przyjęłam przeprosiny. Które dobrze by było, żebyśmy mieli. Pomyślcie, którą z tych cech wy osobiście macie u siebie. Jedną tylko wymieńcie. Tę najważniejszą. Odwaga, tak, łączy się z prawdomównością, tak jak powiedzieliśmy, przypominam. Tolerancja. Autentyczność mamy. Tolerancja. Autentyczność. I rozumienie. Rozumienie mamy. Proszę, policzcie głosy. Tam 4. Tolerancja 4. Raz, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9. Wygrała autentyczność. Proszę, odwaga ile? Odwaga 5. Tolerancja 4. Życzliwość była 4. 9, a nie było życzliwości. Proszę. Teraz weźcie swoje karty. Każdy przyznaje się do błędu. Tak? Jestem odważny czy odważna. Przyznaję się, że komuś zrobiłem jakąś niefajną rzecz. Od tego momentu już się poprawię. Tu chodzi też o relacje między nami. Jaka jest słaba. Rola przewodniczącego samorządu uczniowskiego to bardzo odpowiedzialne stanowisko. W tym roku szkolnym przewodniczyć nam będzie Przemysław Raczek. Posłuchajmy, co planuje i czym nas zaskoczy. Witamy, dzisiaj rozmawiamy z Przemkiem, nowym przewodniczącym samorządu uczniowskiego naszej szkoły gimnazjum nr 2. Cześć Przemek. Cześć. Jak się czujesz jako nowy przewodniczący? Czuję się z tą funkcją, myślę, że jak najlepiej. Skoro zostałem wybrany, to myślę, że będę się do tego nadawał. A co cię nakłoniło, żeby zostać przewodniczącym? No, jakoś od wielu lat, od kiedy się uczę, zawsze życie szkoły nie było mi obojętne. Zawsze starałem się jakoś angażować się, myślałem, czemu nie spróbować funkcji przewodniczącego. Zdolności takie, myślę, przywódcze, też jako lidera, które nabrałem przez ten czas, myślę, że mi się przydadzą do tego. Jakie masz plany związane z tą funkcją? No, chciałbym zacząć od pewnej tak zwanej reformy, która będzie, myślę, że nie zewnętrznie, tylko wewnętrznie w samorządzie, żeby samorząd od początku zacząć budować tak, jak powinien wyglądać, bo w tamtym roku niestety myślę, że nie było to wszystko jak należy. A czy samorząd uczniowski szykuje coś nowego w pierwszym semestrze? No, już niedługo, bo na Dzień Chłopaka będzie organizowana dyskoteka szkolna, ale będzie ona zorganizowana tylko wtedy, kiedy uczniowie będą chcieli, żeby było. Jak dużo masz spraw na głowie? No, troszkę tego jest, ponieważ muszę pilnować wszystkich sekcji, które są w naszym samorządzie, plus dodatkowo załatwiać sprawy, które są gdzieś tam z panią dyrektor czy z panią pedagog, ale to wszystko jest dla dobra naszej szkoły i taki mam cel. Dobrze, to my podziękujemy. Dziękuję. W dniu 17 września 2013 roku w naszym gimnazjum odbył się regionalny turniej eliminacyjny Orlik Wolejmania. Jest to trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców. Premiowane awansem do finału makroregionalnego były tylko dwa miejsca. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazł się pierwszy zespół SOS z gimnazjum nr 2 w Głogowie. Należy podkreślić, że wszystkie dziewczyny to nasze pierwszaki z klasy C. Całej drużynie życzymy powodzenia i trzymamy kciuki,
za dalsze sukcesy. A jak grały? Popatrzcie. Właśnie idziemy kibicować. Idziemy właśnie kibicować. Wiadomości. Ze studia GIMTV Wiktoria Pawlak oraz Martyna Sadowska.